Border Collie. 10 najważniejszych informacji. Zacznijmy od wielkości. Samica to 46-53 cm i od 12 do 19 kg wagi. Samce są większe. Niewiele, ale jednak większe. 48-56 cm, 14-20 kg, niekiedy troszkę więcej. Psy te żyją średnio 13-17 lat, więc są to psy średniej wielkości, długowieczne. Ponieważ 20-kilogramowy pies, który potrafi żyć 17 lat, to już pies długowieczny. Pamiętajmy, że dosyć często zdarza się, że Border Collie żyje dłużej i dożywa tego sędziwego wieku jak na psa w bardzo dobrej kondycji. Drugą najważniejszą informacją jest to, że są to psy, które uwielbiają być przy nas. To przywiązanie do opiekunów jest bardzo, bardzo mocne, tak samo mocne jak okazywanie nam uczuć. Bardzo często i w sposób bardzo mocny lubią okazywać nam uczucia. Wręcz w sposób dla niektórych nieakceptowalny. Border Collie uwielbia pokazywać, jak bardzo nas kocha. Robi to bardzo nachalnie, bardzo mocno. Wielu osobom się to podoba, niektórym może to bardzo mocno przeszkadzać. Ale ten pies po prostu chce nam cały czas pokazywać, jak nas uwielbia. Trzecia najważniejsza informacja to to, co bardzo często się podkreśla, kiedy mówi się o Border Collie, że to pies z niesamowicie dużym temperamentem. Zapewnić mu odpowiednią dawkę ruchu to olbrzymie wyzwanie. Trudne do wykonania przez naprawdę dużą część posiadaczy psów. To pies, którego wręcz trzeba nauczyć odpoczynku. Tu kiedyś zwróciła mi uwagę jedna z widzek, nie wiem czy to się tak wymawia, ale po prostu zwróciła mi uwagę, że Border Collie jest psem, którego trzeba nauczyć odpoczywać. W przeciwnym wypadku mógłby cały dzień pracować, biegać, co oczywiście dla większości z nas jest niemożliwe, żeby mu to zapewnić. Do tego poza ruchem Border Collie jest psem, który ma duże wymagania, jeśli chodzi o wysiłek umysłowy. Nie wolno zapominać o tym, że kiedy zapewnimy mu też tą gigantyczną dawkę ruchu, to musimy też zapewnić gigantyczną dawkę zadań, zabaw umysłowych, żeby po prostu ten pies poza tą sferą fizyczną również ćwiczył sferę umysłową, równie ważną. Czwarta najważniejsza informacja to to, że są to psy bardzo łagodne i przyjacielsko nastawione do całego świata. One z takim optymizmem patrzą na to, co się wokół nich dzieje, są przyjacielsko nastawione właściwie do wszystkiego. To nie są psy, które będą jakieś smutne, to nie są psy, które będą cały czas na przykład gdzieś siedzieć, będą jakoś bardzo spokojne. One są zbyt aktywne i zbyt wesoło, przyjacielsko nastawione do całego świata. Piąta najważniejsza informacja dotyczy tego, że Border Collie posiada bardzo silny instynkt zaganiania i może to sprawiać bardzo duże problemy, zwłaszcza, że potrafią zaganiać dosłownie wszystko. Ludzi, inne zwierzęta, w tym psy, niekiedy większe od nich, samochody, ptaki. To nie tylko taki problem, że może na przykład wpaść pod samochód, ale to też problem na przykład na spacerze, kiedy nasz pies będzie chciał zaganiać obcych ludzi, co nie jest oczywiście zbyt mile widziane. Jest to coś, z czym musimy sobie poradzić, po prostu ucząc ich, żeby tego nie robiły, kiedy nie trzeba. Ponieważ no naprawdę może to sprawiać spore problemy i oczywiście nie być zbyt mile widzianym przez innych ludzi. To nie tylko niebezpieczeństwo dla psa, ale też dla jego otoczenia. Więc musimy o tym bardzo mocno pamiętać. Szósta najważniejsza informacja to to, że są to psy niesamowicie inteligentne. Do tego psy, które są bardzo chętnymi uczniami, które zawsze z dużą chęcią będą pracowały. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że źle znoszą monotonię, nudę, i takie częstsze, bardziej intensywne treningi sprawdzają się lepiej niż takie monotonne wykonywanie komend, które po prostu znudzą i w końcu doprowadzą do tego, że Border Collie nie będzie reagował na szkolenie, na nasze komendy. Ten pies jest szybki, nie tylko jeśli chodzi o bieganie, zaganianie, wykonywanie poleceń, ale też szybki, jeśli chodzi o nudzenie się naszymi poleceniami. Bez monotonii, bez nudy, a efekty są naprawdę genialne. To jest jeden z najinteligentniejszych, według niektórych najinteligentniejszy pies na świecie. I musimy o tym pamiętać, żeby to wykorzystać. Naprawdę warto to robić, ponieważ ruch połączony z szkoleniem, nauką oczywiście daje gigantyczne efekty
i po prostu zaspokajamy w naszym border collie to, co potrzebuje. Potrzebę ruchu i potrzebę wysiłku umysłowego i naszej obecności. Siódma najważniejsza informacja to to, że border collie może też być psem upartym, niezależnym, bardzo sprytnym, co może troszkę utrudniać wychowanie i to wychowanie wcale nie jest takie banalne, jak się niektórym wydaje. I dosyć często osoby, które się decydują na border collie, są zdziwione, że ten psi ideał sprawia takie problemy. To jednak pies raczej wymagający, jeśli chodzi o wychowanie, to pies, który ma duże wymagania nie tylko ze względu na ruch, wysiłek umysłowy, na ilość czasu, jaki mu poświęcamy, ale też ze względu na wychowanie. Ten psi ideał, jak go niektórzy określają, jednak musi być wychowany, no i nie zawsze jest to takie proste, jak byśmy tego chcieli. Ósma najważniejsza informacja. Niewybiegany border collie. Border collie, któremu poświęciliśmy zbyt mało czasu, może sprawiać problemy. Niszczyć, odreagowywać, ten brak ruchu, naszej uwagi i czasu, jaki powinniśmy mu poświęcić. To jest czymś dla niego bardzo dotkliwym i po prostu będzie próbował w jakiś sposób sobie to zastąpić. Czy ten ruch, który powinniśmy mu zastąpić, czy też naszą uwagę. Ten pies jest bardzo aktywny i na pewno coś znajdzie sobie do roboty. Najczęściej niestety nie będzie to nam odpowiadało, ponieważ ten pies ma naprawdę gigantyczną inwencję i możemy być zdziwieni, że albo nam przekopał cały trawnik, albo wszedł tam, gdzie wydaje nam się, że to jest niemożliwe, a border collie po prostu to potrafi. Z nudów, czy też ze względu na brak naszego zainteresowania. To jest coś dla niego naprawdę strasznego. Przedostatnia, czyli dziewiąta najważniejsza informacja, to to, że to doskonały sportowiec. Również doskonały pies pracujący. To świetny kandydat na topowego zawodnika, jeśli chodzi o psie sporty. Oraz na przykład to nie tylko zaganianie, to nie tylko pies pasterski, ale też świetnie te psy sprawdzają się jako psy ratownicze. W dogoterapii, w służbach mundurowych ten pies to takie połączenie gigantycznej inteligencji, sprawności fizycznej i chęci do współpracy z nami, w ogóle chęci pracy. To jest pracoholik i musimy na to uważać, powiem już po raz chyba dziewiąty. Więc pies, który świetnie się sprawdzi, jeśli potrzebujemy psa pracującego albo takiego psa, który będzie idealnym kandydatem na psiego sportowca. Dziesiąta, ostatnia, najważniejsza informacja dotyczy kontaktu border collie z dziećmi. Oczywiście, border collie, któremu zapewnimy wszystko tego, czego potrzebuje, co nie jest łatwe, jak już chyba zauważyliście, będzie dogadywał się z dziećmi. Ale jednak nie jest to pies, który jest najlepszym towarzyszem naszych pociech. Ten instynkt zaganiający, spora niezależność, bardzo szybka reakcja i cały czas taka potrzeba, żeby być cały czas w ruchu, powodują, że border collie nie zawsze dogaduje się z tymi najmłodszymi i musimy o tym pamiętać. Ale oczywiście, jeśli zapewnimy mu wszystko tego, czego ten pies potrzebuje, kiedy ten pies będzie po prostu szczęśliwy, wówczas jak najbardziej dogada się z dziećmi. Ale nie jest to kandydat na takiego najlepszego psa dla dzieci. Oczywiście trzeba sporo pracy w to włożyć, jednak to współżycie pomiędzy border collie a najmłodszymi może być ok. Ale raczej tutaj trzeba włożyć o wiele więcej pracy i wysiłku, niż to ma miejsce w przypadku innych psów. A jeśli ty masz dzieci, masz border collie i nie ma problemów, to po prostu oznacza, że zapewniasz mu to, co trzeba i wychowałeś go w odpowiedni sposób. No i oczywiście ci najmłodsi też wiedzą, jak się z nim bawić. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.